wiemy, stało się coś bardzo niedobrego. On został jednoznacznie jakby utożsamiony z wszystkim, co komunistyczne. Red is bad. Tak? Mamy taką firmę, która pod tą nazwą funkcjonuje. Co więcej, bardzo niedawno w Centre Pompidou była wystawa zatytułowana Rouge, czyli czerwony. I była to także wystawa malarstwa socjalistycznego, sowieckiego. Tutaj okazuje się, że czerwień została całkowicie jakby wyzwolona z tego ideologicznego ciężaru, z tego jakiegoś takiego opakowania, które całkowicie przysłoniło jej cudowne własności.